kilka tysięcy osób wzięło udział w dożynkach powiatu kieleckiego, które tym razem odbyły się na terenie gminy Masłów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Potem delegacje poszczególnych gmin powiatu kieleckiego z wieńcami dożynkowymi w barwnym korowodzie przeszły na płytę lotniska Aeroklubu Kieleckiego. Przybyłych na dożynki gości powitali gospodarze, w imieniu powiatu kieleckiego starosta Michał Godowski, a w imieniu gminy Masłów wójt Tomasz Lato. Dzisiaj w Masłowie nasze powiatowe dożynki. Cieszymy się, że możemy gościć przedstawicieli wszystkich gmin powiatu kieleckiego, że każda gmina przyjechała ze swoim wieńcem, że dodatkowo są jeszcze wieńce z gminy Masłów, że możemy wspólnie przy ładnej pogodzie podziękować za ciężką pracę rolnikom. Powiat kielecki, jeden z największych powiatów w Polsce, może pokazywać, jak ważnym dla nas, dla samorządowców jest rolnictwo. Możemy również podkreślać to, że ważne dla nas jest agroturystyka, że bardzo ważnym dla nas jest to, aby nasze wioski piękniały, rozwijały się, dlatego nasze konkursy na najładniejszą zagrodę, na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne, a przede wszystkim to zabawa i integracja, bo tego dzisiaj potrzebujemy. Niezmiernie jest nam miło, mieszkańcom gminy Masłów, samorządowi gminy Masłów, że możemy na terenie lotniska w Masłowie wspólnie z powiatem kieleckim świętować dożynki gminne i dożynki powiatowe. To bardzo ważna uroczystość, uroczystość, która oddaje szacunek rolnikom. Wielką wartością tych dzisiejszych dożynek jest ilość wieńców dożynkowych. 26 wieńców. Powiem, że po raz pierwszy spotykam się z taką ilością w jednym miejscu na dożynkach gminno-powiatowych. Wielki szacunek dla wszystkich tych, którzy je przygotowali. Jak każe tradycja, bryczką zaprzężoną w parę koni zajechali starostowie dożynek. Tę zaszczytną funkcję pełnili rolnicy Krystyna Grzegolec z Masłowa I i Roman Popis z Obic. Starostowie przekazali bochny chleba wypieczone z mąki pochodzącej z tegorocznych zbóż na ręce starosty Michała Godowskiego i wójta Tomasza Lato. Gospodarze dzielili chleb i częstowali nim uczestników dożynek. Starościna dożynek Krystyna Grzegolec prowadzi wraz z mężem w Masłowie I gospodarstwo rolne o powierzchni około 7 hektarów, które specjalizuje się w produkcji mleka. Jest mamą 10 dzieci. Starosta dożynek Roman Popis gospodaruje w Obicach na terenie gminy Morawica. Prowadzę gospodarstwa z żoną Beatą o powierzchni 146 hektarów. Zajmujemy się głównie produkcją bydła opasowego, to znaczy byki, typowo mięsne. Oprócz tego to jest produkcja zbożowa też. Kultywujemy tę tradycję już od 10 lat. Zaczynaliśmy od małego gospodarstwa, około 10 hektarów. Teraz, jak mówię, jest to prawie 150. Cały czas się rozwijamy. Zgodnie z tradycją podczas dożynek następuje ośpiewanie wieńców dożynkowych. Specjalne jury pod kierownictwem członka zarządu powiatu Marka Kwietnia wybierało najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wśród 26 wieńców najpiękniejszym po raz kolejny okazał się wieniec wykonany przez Józefę Budzką z gminy Miedziana Góra. W tym wieńcu to jest, dominuje pszenica i żyto, jest też owies i jęczmień. Wieniec przedstawia kształt kopuły, ale ma też koronę, a wewnątrz wieńcu jest stożek. Także właściwie te bryły to są trzy świętokrzyskie właśnie takie, no powiedziałabym regulaminowe, może brzydko wymogi. Drugie miejsce w tym konkursie zajął wieniec z gminy Masłów, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Dąbrowianki. A trzecie, wieniec z gminy Sitkówka Nowiny, wykonany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich Kowala.
W konkursie na piękną i bezpieczną zagrodę przyjazną środowisku najlepsi okazali się Marzena i Kazimierz Kwiatek z Belna w gminie Bieliny. Nasze gospodarstwo jest położone w miejscowości Belno. Wyróżnia się, czym się wyróżnia? Piękne położenie w malowniczym miejscu. Dużą zasługą prowadzenia gospodarstwa i zasługi tego jest moja żona, która wkłada ogromnie dużo serca, zamiłowania do kwiatów, do zieleni. Właściwie jej zasługa. Prowadzimy gospodarstwo o powierzchni około 12 hektarów. Laureatką konkursu na najpiękniejsze gospodarstwo agroturystyczne powiatu kieleckiego została Elżbieta Kot z gospodarstwa agroturystycznego Kuźnia w Nowej Hucie na terenie gminy Raków. Mamy trochę takie specyficzne gospodarstwo pod nazwą agroturystyka Kuźnia. Mąż jest kowalem, z tego tytułu jest ta nazwa. Mamy bardzo dużo gości. Z roku na rok widzimy, że goście chętnie do nas powracają. Może też dlatego, że z roku na rok staramy się coś zmienić, coś uatrakcyjnić w naszym gospodarstwie, aby za każdym razem, kiedy do nas powracali, mieli nadzieję, że spotkają coś nowego. Gości mamy z całej Polski. Nie mogę tutaj określić, że z takiej miejscowości tylko, czy z takiej, ponieważ przyjeżdżają z całej Polski. I tak jak kiedyś z nudów, można powiedzieć, obliczyliśmy, mieliśmy gości z 14 krajów poza Polską. Gdy jedni goście dożynek oglądali występy artystyczne na scenie, inni mogli korzystać z szeregu atrakcji rozlokowanych na terenie lotniska. Stoiska kół gospodyń wiejskich kusiły swojskimi smakołykami. Nasze powiatowe zapraszało na pyszny chleb ze smalcem, kapustę z grochem i pierogi przygotowane przez koło gospodyń wiejskich Lubrzanki z Mąchocic Kapitulnych. Dla dzieci przygotowano dmuchane zjeżdżalnie. Można było spróbować jazdy konnej. Pojeździć na quadach lub rowerach elektrycznych. Wiele osób oglądało pokazy skoków spadochronowych. Był wśród nich pan Marian Jasiński, który na dożynki przyjechał z wnuczkiem Krzysiem. Obserwujemy teraz skoki spadochronowe, bo tutaj bardzo to jest ciekawe dla wnuczka. Ciekawe, interesujące, tak? A jak wam się podobają dożynki? Dożynki bardzo ładnie. Przede wszystkim dopisała pogoda. To jest najważniejsze, bo w zeszłą niedzielę to byłoby katastrofa. W tą niedzielę jest pięknie, piękna pogoda, piękna impreza. Nic, tylko brać udział. Organizację dożynek w Masłowie chwalił także Piotr Żołądek, członek zarządu województwa świętokrzyskiego. To jest moje wyjątkowe doświadczenie. Miałem przyjemność uczestniczenia w różnego rodzaju spotkań dożynkowych na przestrzeni mojej kariery zawodowej, samorządowej, ale te dzisiejsze należą do wyjątkowych. Bardzo chciałbym pogratulować staroście Michałowi Grodowskiemu, jak również wójtowi Tomaszowi Lato za wspaniałą organizację, za barwne korowody, za ogromną, wysoką frekwencję. To znaczy, że organizatorzy przywiązali szczególną wagę do dzisiejszego spotkania dożynkowego, żeby wszystkim uatrakcyjnić ten pobyt. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Widać, że społeczeństwo potrafi skorzystać z tego rodzaju ofer, w nich uczestniczyć i wnosić coś zupełnie nowego. Nam dzisiaj jest wszystkim potrzebne, żeby pogłębiać i jakby na nowo zapisywać te obszary kodu kulturowego, a niewątpliwie dożynki powiatu kieleckiego do tego wspaniałego dorybku należy zapisać. Gości dożynek zabawiał także zbój Madej. Po występach folklorystycznych przyszedł czas na inne rodzaje muzyki. Niemal do północy trwała zabawa z zespołem PAW, który wykonał przeboje grupy Dżem. Najbardziej wytrwali wzięli udział w zabawie tanecznej prowadzonej przez Krzysztofa Kisa, która zakończyła tegoroczne dożynki.